Szanowni Państwo, nieodłącznym elementem mającym wpływ na działalność przemysłu chemicznego są regulacje. Mówiąc o kierunku, w jakim będzie zmierzało europejskie krajowe prawodawstwo, nie sposób nie wspomnieć oczywiście o Europejskim Zielonym Ładzie. Składa się z kilkudziesięciu powiązanych są elementów, nowych inicjatyw czy też rewizji dyrektyw. Są to również strategie i plany działania. O tym, jakie dokumenty będą najważniejsze dla branży chemicznej i jakie będą miały wpływ na branżę, przedstawi Pani Agnieszka Skorupińska, partner adwokat z kancelarii CMS. Dzień dobry Pani mecenas. Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu. Pani Agnieszko, dla przemysłu chemicznego niewątpliwie jednym z ważniejszych dokumentów będzie strategia do spraw zrównoważonych chemikaliów. Jednak gdyby mogła nam Pani przybliżyć, jakie inne dokumenty strategiczne będą kluczowe dla chemii? Co zawierają i jakie kierunki będą wytyczać? Oczywiście. Bardzo się cieszę, że możemy przede wszystkim porozmawiać dzisiaj na ten temat, bo czasami takie dokumenty strategiczne traktuje się jako mniej priorytetowe, natomiast mniej priorytetowe dlatego oczywiście, że nie dotyczą one tak bezpośrednio przedsiębiorców doraźnie na dziś, natomiast niewątpliwie te dokumenty są niesamowicie ważne dla przemysłu i zwłaszcza dla takiego przemysłu jak przemysł chemiczny, ponieważ w dużej mierze właśnie do tego przemysłu są adresowane. Punktem wyjścia do tych dokumentów, o których dzisiaj będziemy mówić, jest oczywiście Europejski Zielony Ład. To jest dokument z grudnia 2019 roku, którego celem jest ustanowienie i wprowadzenie europejskiej gospodarki na tor nowoczesności, zasobooszczędności i konkurencyjności. No i tutaj kluczowy element tego dokumentu to jest osiągnięcie zerowego poziomu emisji gazów cieplarnianych netto w 2050 roku. I to jest oczywiście aspekt, który dotyczy całego przemysłu, ale przemysłu chemicznego w szczególności od tej strony właśnie energetycznej, ponieważ jak wiemy, przemysł energetyczny jest przemysłem energochłonnym. W związku z tym nie będę tutaj oczywiście dalej wchodzić w te szczegóły, ale wiadomo, że to jest ten kontekst, w którym polska chemia musi się jako tutaj chemia Unii Europejskiej również poruszać i on właściwie jest kluczowy. Europejski Zielony Ład jest doprecyzowany w kilku innych dokumentach, które Państwo tutaj widzą na slajdzie. Ja tutaj starałam się wybrać te dokumenty, które wydają mi się najbardziej kluczowe i słowem wstępu można powiedzieć, że to są dokumenty nadal planistyczne, tak, one są określane jako strategia, na przykład plan, czyli nie są to dokumenty wiążące prawnie, one są kierowane do Komisji na ten moment i określają działania, które mają być podjęte przez Komisję Europejską, nie wiążą państw członkowskich, a tym bardziej nie wiążą przedsiębiorców, na przykład polskich przedsiębiorstw chemicznych, także do tego momentu jest jeszcze pewna droga, ale wbrew pozorom ona niekoniecznie będzie aż tak długa, do czego pewnie jeszcze dzisiaj wrócimy. I teraz może zacznę od końca omówiąc te dokumenty, które tutaj Państwo widzą, czyli przede wszystkim absolutnie kluczowy dla przemysłu chemicznego właśnie jest wspomniany dokument przez Panią Klaudię Kress dotyczącą, to strategia w zakresie chemikaliów, tak zwana zrównoważona chemia, już skracając ten przydługi tytuł. To jest dokument z października 2020 roku i ten dokument jest adresowany jak gdyby tylko do sektora chemicznego, oczywiście w różnych aspektach, ale jednak jest to taki stargetowany dokument. Idea, która stoi u jego podstaw, to jest walka z zagrożeniami wynikającymi z chemikaliów. Mają one być z natury bezpieczne i zrównoważone od momentu wyprodukowania do jak gdyby końca przydatności do użycia. I to jest jeden aspekt, czyli to bezpieczeństwo chemikaliów i w tym dokumencie stawia się bardzo duży nacisk na tę kwestię, a drugi aspekt to jest osiąganie neutralności klimatycznej przez przemysł chemiczny, czyli wprowadzanie między innymi nowych procesów i technologii. Oczywiście ta strategia ma być realizowana na szereg różnych sposobów i część z tych sposobów to są jakby już konkretnie ramy prawne, ale jest też sporo takich elementów, powiedziałabym bardziej soft, czyli różnych narzędzi, które mają być wprowadzane, no i też mowa jest w tym dokumencie o finansowaniu, także myślę, że do tego jeszcze jak gdyby wrócimy, ale zdecydowanie patrząc na przyszłość danego przedsiębiorstwa chemicznego, myślę, że ten dokument każdy powinien mieć przeczytany, żeby mieć tą świadomość, w jakim kierunku to zmierza. My dzisiaj się oczywiście, ja spróbuję
przybliżyć jeszcze jego zawartość, ale warto tam naprawdę popatrzeć na szczegóły. Oprócz tego mamy dokumenty, które pośrednio dotyczą przemysłu chemicznego i tutaj przede wszystkim nowy plan działania dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym. Jak gdyby ta gospodarka o obiegu zamkniętym już na poziomie europejskim jest od pewnego czasu omawiana i tak, to nie jest pierwszy plan działania zresztą w tym temacie. Natomiast nadal to jest absolutnie ten kierunek, w którym przemysł ma iść, czyli ma być jak gdyby przywracana wartość surowców, mamy korzystać z surowców właśnie wtórnych, a nie pierwotnych i to oczywiście jest i szansa i zagrożenie dla przynajmniej polskiego przemysłu chemicznego, natomiast niewątpliwie ten dokument jest punktem odniesienia. I w końcu trzeci dokument, który powiedziałabym, że jest właśnie kluczowy dla sektora chemicznego, to jest strategia od polu do stołu. Pola do stołu. To jest strategia, która dotyczy systemu żywnościowego. On ma być też, mówiąc ogólnie, bardziej zrównoważony. I tutaj są stawiane wymagania w związku z tym co do pestycydów, co do nawozów, ale też na przykład wymagania co do pakowania, czyli ta druga strona przemysłu chemicznego, co do pakowania produktów, które mają kontakt z żywnością. Ale jednocześnie do tego wszystkiego dochodzą wymogi na przykład związane z niemarnotrawieniem żywności. Czyli to jest kolejny wątek i tutaj od razu powiem, że nie zawsze te plany komisji, które są jakby przedstawiane w tych dokumentach, no są też w 100% ze sobą spójne, zwłaszcza z perspektywy przemysłu chemicznego, bo jak wiemy, jak gdyby opakowania, jeżeli stawiamy im coraz więcej wymogów, one są coraz bardziej wysublimowane, ale jednocześnie potem chcemy, żeby podlegały łatwo recyklingowi, co nie jest takie proste, tak, przy bardziej skomplikowanych opakowaniach. Ale ten dokument ze względu na to, że reguluje właśnie kwestie żywności, no niewątpliwie dla przemysłu chemicznego też jest bardzo kluczowy. Oprócz tego myślę, że warto mieć świadomości to, że są też inne dokumenty, które właśnie mają już taki charakter zupełnie ogólny, takie jak Nowa Strategia Przemysłowa dla Europy, również dokument jak gdyby z tego roku, który dotyczy ogólnie przemysłu, natomiast znowu nacisk jest położony na transformację ekologiczną i cyfrową. Także to są kwestie, które jak gdyby siłą rzeczy też dotyczą przemysłu chemicznego. Jednak z tego dokumentu tak dużo konkretów nie da się wysnuć. I w końcu ostatni z tych dokumentów, o których chciałam powiedzieć, to jest Unijna Strategia na rzecz Bioróżnorodności. I tutaj no, myślę, że ten tytuł jest dosyć wiele mówi. Chodzi oczywiście o to, żeby przywrócić przyrodę do prawidłowego funkcjonowania i szereg aspektów takich stricte przyrodniczych tej strategii można wyodrębnić, ale oczywiście siłą rzeczy, skoro dbamy o przyrodę, to na przykład adresujemy w tej strategii kwestie znowu pestycydów czy nawozów. I to trochę tak spinając klamrą, chciałam też powiedzieć, że te strategie między sobą jak gdyby są związane i one się w pewnym sensie przenikają, to znaczy też, żeby mieć pełen obraz tego, co sektor chemiczny czeka w najbliższych latach, to rzeczywiście trzeba zapoznać się z wszystkimi tymi dokumentami i widzieć, jaka jest między nimi relacja. Więc tak to mniej więcej się teraz przedstawia, ta mapa dokumentów, po których możemy i powinniśmy się poruszać, żeby móc oceniać dalszy rozwój sektora chemicznego i też szukać tych szans dla sektora chemicznego oczywiście. Mhm. Zatem jakie Pani zdanie mogą być te najważniejsze zmiany w prawodawstwie wynikające ze wskazanych przez Panią inicjatyw, ale mogące mieć taki bezpośredni wpływ na codzienne funkcjonowanie, codzienną działalność przedsiębiorstw przemysłu chemicznego? Na co Pani zdaniem już dzisiaj przedsiębiorcy powinni zwrócić szczególną uwagę? Mhm. Jasne. No, przede wszystkim to, od czego chciałam zacząć, to, że
tych zmian szykuje się sporo, że ja mam wrażenie, że kilka lat temu jak były publikowane takie strategie polityki, to one były naprawdę ogólne, natomiast te dokumenty mają już takie wylistowane kwestie, które mają być zrealizowane, konkretne zadania, więc no nie brzmi to już tak abstrakcyjnie, jak w przeszłości się zdarzało. I to, co jest niesamowicie ważne, to to, że właśnie wbrew pozorom my nie mówimy o horyzoncie czasowym zupełnie abstrakcyjnym, tak, że to się wydarzy za, nie wiem, 10-15 lat, bo większość tych środków, które mają być podjęte przez komisję, w tym środków prawnych, to jest horyzont czasowy 2020-2024, przy czym właściwie większość tych środków to już jest konkretnie okres 2021-2022, więc naprawdę to już się dzieje i to będzie się działo za chwilę dosłownie, więc tym bardziej warto monitorować ten temat, żeby nie być zaskoczonym. I teraz oczywiście wiele kwestii poruszonych w tych strategiach to są kwestie naprawdę ogólne albo nie mające takiego faktycznego przełożenia na rzeczywistość biznesową. Natomiast starałam się tutaj wybrać kilka takich, które mogą dla przemysłu chemicznego rzeczywiście być istotne. Więc to, co się rzuca w oczy i to w kontekście planu dotyczącego gospodarki w obiegu zamkniętym, to jest wprowadzanie polityki zrównoważonych produktów opartych na ekoprojektowaniu. Ekoprojektowanie to jest coś, z czym mieliśmy do czynienia do tej pory w kontekście energetycznym, czyli urządzeń takich energetycznych, natomiast teraz ekoprojektowanie ma być dużo szerzej rozumiane i dotyczyć dużo większego spektrum produktów. Co to ma oznaczać? No i właśnie, tu już przechodzimy tak naprawdę na to, co to będzie oznaczało dla chemii. Mówi się o tym, że te produkty muszą spełniać warunki obiegu zamkniętego, no jakby poddawać się temu obiegowi zamkniętemu, co oznacza, że powinno być mniej niebezpiecznych substancji chemicznych, że powinna być większa zawartość materiałów pochodzących z recyklingu w produktach, że ten recykling powinien być wysokiej jakości też, no i w końcu, że produkty powinny być tak projektowane, żeby ograniczać ilość odpadów. I tutaj właściwie już w tych punktach, które wymieniłam, właściwie wszędzie jest temat chemiczny, bo siłą rzeczy jak gdyby niebezpieczne substancje, które mają być ograniczane, ale też no jak wiemy, jeśli chodzi o produkty, gdzie te substancje chemiczne są wykorzystywane, to kwestia tego, no, które się da poddać recyklingowi i tak na koniec, żeby zwiększać jeszcze zawartość tych produktów, tych materiałów z recyklingu w produktach finalnych, co nie jest takie proste, a nawet w wielu przypadkach naprawdę nastręcza pewne wyzwania. Dodatkowo można tutaj popatrzeć też i zidentyfikować zaostrzone wymogi dotyczące opakowań i w tym kontekście mowa jest o zmniejszeniu złożoności materiałów opakowaniowych i zwiększeniu jednocześnie bezpiecznego recyklingu w materiałach, w opakowaniach mających kontakt z żywnością. I to jest to, na co troszeczkę wcześniej staram się zwrócić uwagę, że z jednej strony chcemy właśnie zmniejszyć złożoność materiałów opakowaniowych, jak zmniejszamy tę złożoność, to one się stają mniej przydatne dla chociażby żywności i dla zapewnienia tego celu, który Unia Europejska też wskazuje, czyli niemarnotrawienie żywności, a pojawia się też problem z recyklingiem, więc no tutaj nie jest łatwo pogodzić te różne interesy i mam wrażenie, że ten temat jeszcze nie został przepracowany, a on będzie miał bezpośredni wpływ na sektor chemiczny. Następnie kwestie, które znowu rzucają się w oczy dla sektora chemicznego, to jest kwestia pestycydów i nawozów. I tutaj strategia od polu do stoła, od pola do stołu się koncentruje na tych kwestiach i z jednej strony wyraźnie się bardzo wskazuje, że ma dojść do zmniejszenia zależności od pestycydów chemicznych. Mowa jest o zmniejszeniu stosowania o 50% do 2030, więc znowu horyzont czasowy jest bardzo krótki w tym przypadku, tak biorąc pod uwagę jak gdyby jak przestawia się też biznes na jakieś nowe tory.
Z drugiej strony mowa jest o podjęciu takich działań, które spowodują ograniczenie nawożenia o 20% do 2030 roku. To siłą rzeczy też wpłynie na sektor chemiczny, więc powiedziałabym, że to jest te dwa zapisy, z mojej perspektywy to są takie najbardziej twarde zapisy, które ewidentnie tak zero-jedynkowo mogą się przełożyć na sektor właśnie produkujący pestycydy i nawozy, więc postrzegam to jako tutaj no, potencjalnie duże zagrożenie i pytanie o to, jak się przebranżowić w tych sytuacjach, jak sprofilować tę produkcję. Ta kwestia pestycydów i nawozów jest podnoszona też w strategii na rzecz bioróżnorodności, więc jak widać z różnych kierunków ustawodawca, znaczy na ten moment oczywiście jeszcze nie w akcie prawnym, ale w tych strategiach ustawodawca unijny koncentruje się na tym temacie. W strategii na rzecz bioróżnorodności bardzo duży nacisk jest też położony na poprawę jakości gleb i właśnie na działania mające na celu zmniejszenie zanieczyszczenia między innymi gleby, więc to się wszystko tutaj jak gdyby spina i tworzy spójną całość z perspektywy europejskiej, no ale oczywiście wiadomo, że z perspektywy przemysłu chemicznego polskiego to są spore wyzwania. I w końcu tak bym może prosiła jeszcze o wyświetlenie tego slajdu, żebyśmy tutaj mogli jeszcze na niego popatrzeć. No właśnie, i w końcu ostatni element, który, ale najbardziej obszerny dla przemysłu chemicznego, to właśnie te kwestie wynikające ze strategii na rzecz zrównoważonej chemii. I tych zagadnień jest naprawdę tam sporo. To, na co chciałam zwrócić uwagę, bo to będzie, przynajmniej planuje się, żeby to była zmiana, to jest właśnie wprowadzenie wymogu rejestracji w systemie REACH dla niektórych potencjalnie niebezpiecznych polimerów, czego do tej pory nie było. Natomiast oprócz tego jest szereg działań mających na celu wzmocnienie systemu REACH i wzmocnienie systemu LCP. I tutaj ustawodawca europejski no zdaję sobie sprawę, że to są bardzo skomplikowane systemy, które nie działają odpowiednio wydajnie i nie zapewniają zdaniem ustawodawcy europejskiego takiego poziomu ochrony przed substancjami chemicznymi, jakiego by oczekiwał od takiego dokumentu, od tego zestawu dokumentów prawnych. W związku z tym planowane są rozliczne działania w celu przede wszystkim usprawnienia jak gdyby działania pod tymi dokumentami, no ale też takie konkretne pomysły się pojawiają, jak na przykład ograniczenie do minimum substancji potencjalnie niebezpiecznych w produktach i materiałach pochodzących z recyklingu i to na przykład też ma dotyczyć opakowań. Takie opakowania z recyklingu mają być traktowane jak materiały pierwotne, chociaż oczywiście czasami odstępstwo może być tutaj konieczne, jeśli chodzi o jasne zastosowania, jeżeli nie ma negatywnego wpływu na zdrowie konsumentów i środowisko oraz jeżeli jest to po prostu w danym przypadku uzasadnione. Jeśli chodzi o wzmacnianie rozporządzeń REACH i CLP, to tutaj też bardzo ważnym aspektem jest kwestia przekazywania informacji. Jak wiemy, system jest oparty na informacjach, wynikach testów i są to bardzo też skomplikowane tak naprawdę procedury i to wszystko się wiąże z ogromnymi kosztami, więc zwłaszcza w tym zakresie komisja myśli, jak te kwestie usprawnić i to akurat można uznać za powiedzmy korzystną zmianę, gdyby do tego doszło, natomiast oczywiście musimy mieć świadomość, że celem tych wszystkich działań jest po prostu no, zwiększenie kontroli nad rynkiem chemikaliów, tak, nic innego. I w końcu element, który bardzo mocno się podkreśla w tej strategii dotyczącej zrównoważonej chemii, to jest egzekucja istniejących przepisów, czyli doprowadzenie do tego, że jak gdyby na tyle sprawnie działa REACH i w tym swoim systemie, że rzeczywiście te chemikalia, które powinny być poddawane temu systemowi, są poddawane, że wszystkie informacje są przekazywane i że ten system po prostu
sprawnie reguluje rynek chemiczny. Znowu, oczywiście jest to dobra rzecz dla samego systemu, no niekoniecznie dla przedsiębiorstw chemicznych, ponieważ się to może wiązać jak gdyby z różnymi niedogodnościami i no też próbą wpływu na większego na przedsiębiorstwa. Także to, co komisja mówi, to zerowa tolerancja co do niezgodności z przepisami, więc tu należy się tego spodziewać. I też jest mowa, pojawia się taki ciekawy wątek takiej lepszej egzekucji przepisów w Unii Europejskiej między krajami. To znaczy, żeby nie było tak, że na przykład w kraju X tak naprawdę bardzo swobodnie się podchodzi do tych przepisów, w kraju Y się je egzekwuje dosyć wyraźnie, bo to oczywiście tworzy nierówność na poziomie europejskim. No i to gdyby brzmi dosyć sensownie, a z drugiej strony no może być znowu problemy dla biznesu, jeżeli takie podejście będzie wdrażane. Na sam koniec naszej rozmowy chciałabym zapytać o bardzo krótki komentarz odnośnie pewnych możliwości i szans, które mogą nam stwarzać te inicjatywy. Czy dostrzega Pani takie aspekty w tych dokumentach? No właśnie, to jest świetne pytanie oczywiście, bo te dokumenty siłą rzeczy zmierzają w kierunku zapewnienia większego poziomu ochrony środowiska, tak jak rozumianego przez komisję, i raczej powiedziałam, że znakomita ich część stanowi obciążenie, potencjalne obciążenie dla przemysłu chemicznego, czy potencjalne wręcz zagrożenie dla tego, jak on funkcjonuje obecnie. Natomiast to jest jedna strona medalu. Druga strona medalu to pewne szanse. I widziałabym to tak na podstawie tych dokumentów, że przede wszystkim są tu szanse na finansowanie. Chociaż tutaj trzeba sobie powiedzieć wprost, że te polityki i strategie, o których dzisiaj rozmawiamy, one nie wprowadzają same w sobie jakichś szczególnych mechanizmów wsparcia właśnie dla tego rynku chemicznego, dla przedsiębiorstw chemicznych w tej tranzycji. Natomiast bardziej mówią o tym, aby po prostu przesuwać fundusze z istniejących programów pomocowych na konkretne cele, tak? Czyli mówi się o przeznaczeniu takiej kwoty, na przykład na taki albo inny cel. Więc to jest troszeczkę może być niepokojące, no bo jesteśmy na etapie deklaracji. Trudno jest też się spodziewać, że to na pewno tak będzie wdrożone, więc po prostu pojawiają się te obawy, czy chemia nie zostanie bez tego wsparcia. Natomiast jeżeli to wsparcie by było, to ono jest z jednej strony na innowacje i to jest coś, z czego polska chemia może próbować zdecydowanie korzystać, z drugiej strony na modernizację dotychczasowej produkcji w kierunku właśnie Europejskiego Zielonego Ładu i tu na pewno też jest jeszcze potencjał na wykorzystanie. I w końcu coś nieoczywistego, ale jeszcze jedno zdanie chciałam powiedzieć na temat tego, że Komisja Europejska chce na przykład zwiększyć nacisk na kraje spoza Unii Europejskiej, aby stosowały się do podobnych zasad, jak to właśnie będzie miało miejsce w Unii Europejskiej, czyli chociażby jeśli chodzi o pestycydy. Też pochyla się nad wzmocnieniem egzekwowania na granicach Unii Europejskiej i przy internetowych platformach handlowych. I to akurat jest kwestia, którą uważam, że to jest kierunek dobry z perspektywy przemysłu chemicznego, ponieważ pozwala w większym stopniu no, ochronić to, co polska chemia chociażby robi w Unii Europejskiej, ochronić przed tą konkurencją spoza terenu Unii Europejskiej. I w tym momencie jest jakaś szansa na, no nie sądzę, że wyrównanie tych nakładów, ale przynajmniej jakieś zabezpieczenie minimalne tej produkcji polskiej chemii przed konkurencją, która nie ma takich dużych obciążeń regulacyjnych. Także to tyle, bo to naprawdę temat jest bardzo rozbudowany, ale tyle tytułem powiedziałabym zagajenia i zdecydowanie polecam Państwu też, żeby się zapoznać z tymi dokumentami i jak gdyby ocenić je z perspektywy Waszych biznesplanów.
Dziękuję serdecznie za to bardzo ciekawe przedstawienie no, dosyć trudnej problematyki, tak, związanej z innymi strategiami. No, jestem przekonana, że podczas całego dzisiejszego i jutrzejszego wydarzenia będą one stanowiły poszczególny element jeszcze różnych rozmów i prezentacji. Także jeszcze raz dziękuję Pani bardzo za rozmowę. Moją rozmówczynią była Pani mecenas Agnieszka Skorupińska, partner adwokat z Kancelarii CMS. Dziękuję bardzo. Również dziękuję bardzo. Do widzenia.